No hej, siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry, jaką jest Pokémon Unbound na kanale Poké Challenge. No i słuchajcie, nowe miasto, troszkę tutaj już połaziliśmy, między innymi byliśmy w Inverse Battle House, ciekawe miejsce, ale no, czas poznać jeszcze inne zakamarki tego miasta. Strzelcie lajka, jak będzie się podobało, subskrybujcie, by być na bieżąco z filmami. A my, no co, ja na razie bez zmiany tutaj składu. A czemu by nie? Zobaczymy, co ja tu mogę kupować. Diemy, ej, to jest Coal Mind, Bulk Up i Protect. Ej, no najbardziej to bym zależało na Coal Mindzie, szczerze mówiąc, chyba najlepszy z nich. Znaczy, wszystkie fajne, ale ten lubię. Dobra, co tutaj? Tutaj berry różnego rodzaju, tu też fajne. Też fajne, może być. Co dalej? No i tutaj proteinki i takie tam fajne rzeczy. No i jeszcze mamy jednego kupca. Mamu Milk, 1000. Dobra, kupię, a co tam? 12, 6600, boże, jaka drużyna. Ale okej, niech będzie. No i słuchajcie, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy w tym mieście? Mission, dobra, come next job. Czy tutaj jeszcze coś było, co by mogło mnie tak bardziej zainteresować? No bo tutaj jest wyjście, prawda? No tak, w ogóle taka wesoła muzyczka, takie, co nie? Tak trochę. Ej, czy tam się da przejść do tego Pokébola? Mam wrażenie, że chyba da się i trzeba prawdopodobnie mieć surfa, żeby dostać się do tego Pokébola, który jest za tymi domkami. No ale no dobra, cóż, na razie to jeszcze za wcześnie oczywiście. Dobra, ty tutaj nic ciekawego nam też nie mówisz. Tutaj jakieś ciekawe miejsce, statki i takie tam. Okej, okay, czyli on dowozi rzeczy do marketów, spoko. Będzie udawał się z powrotem do Antizis City na noc, okej. Okay. Ale wciąż ma leftover items. O, 5 quick boli. Kurde, dziękuję. I czy co, on tutaj co noc na przykład daje nam jakieś przedmioty? Jeżeli tak, to kurczę, fajnie. Tu nie mogę wejść. Dobra, statki są na razie niedostępne, ale być może kiedyś będzie można gdzieś popłynąć, kto to wie. Dobra, to jeszcze rozejrzyjmy się. Tutaj mamy plażę, na plaży... Nudy. Mel. Dobra. No właśnie, ciekaw jestem, jak to będzie na tej odznace teraz kolejnej. Jest samotna, dobra. Boi się, że się matka o nią nie martwi. Mama powiedziała, żebyś mnie znalazł? No, no tak. Kurczę, dziewczynka się zgubiła. Myślała, że rodzice się nią nie interesują, a przynajmniej matka. A tu proszę, przychodzę z dobrą nowiną, że szuka jej. Może naprawdę o mnie dba? No, no tak, ale to może chodź. Dobra, no i mamy ją... Co to za jakieś dziwne dźwięki? Co, zaraz, została zwiana? Co to znaczy została zwiana? To gdzie ja mam ją znaleźć? Masakra, co jest grane? Nie wiem. Ej, czekajcie, może powinienem najpierw w mieście poszukać. Ej, no dziwna rzecz, o tam jest jakiś ból jeszcze. Ej, naprawdę, teraz to... Nie wiem, gdzie się jej spodziewać kompletnie. Tutaj gdzieś jej nie zwiało. Nie no, chyba może do miasta wleciała. Nie wiem. Po prostu nie wiem, dziwna sytuacja. Dobra, mam nadzieję, że ją znajdziemy. Szukajmy, a znajdziemy. Na razie miasto przeszukamy. Jeżeli się okaże, że w mieście jej nie ma, no to cóż, będę szukał gdzieś tam dalej. Chyba. Tutaj nie ma, a ty kim jesteś? Nie, żółty ból, ale jaki żółty ból? O, komórki Zygarda, super, mamy kolejne, 15%, super. Jeszcze tylko 85%, wcale nie dużo. No ale dobra. Tutaj nie byłem. Ej, zaraz. Ona ma dla nas jakieś jajko, słuchajcie, nie wiem jakie jajko, ale jak... Przyjdę tutaj, ale to za jakiś czas. Masakra, kolejne jajko, ostatnio miałem alolańskiego Vulpixa, no zobaczymy co tym razem dostanę. Hidden Power, o, dziękuję, przyda się jak najbardziej, może być. Natomiast dobra, musimy ją znaleźć, tylko gdzie? No to jest droga 11. No witam. Dobra, widzę, że oni tutaj będą chcieli walczyć, no i może dobrze. Walczmy. Thunderfang, ty za to przywal z jakiegoś po prostu Rock Slide, no nie, Protect, serio? Serio, tak się bawisz? Bartik, okej. Może jednak Wianę spróbuj, a ty dawaj Iron Heada. Aha, fajnie, że nikt prawie nie trafia. Tego mi brakowało. No super, Swagger, nie uderzamy prawie w nikogo. Dobra, Jan ma sobie, boostuje tutaj statystyki, ale no niech boostuje. Dobra, jeszcze raz spróbuj, a ty próbuj po prostu z Rock Slide, no może się uda. Dobra, pięknie, trafiona, zatopiona. Ajaj, banan obrywa, coraz mocniej. Dobra, Thunderfang, a ty może...
Nie no, bis tego Rox, no nie, no i się poobijałem sam, no i proszę, dwa Pokemony poszły. Niedobrze, niedobrze. Dajmy, słuchajcie, na dwa roślinne Pokemony, dwa trujące, ten genialny wybór, coś czuję. No i tutaj jakiś Cross Poison, pięknie, Cross Poison na hita. No i Poison tutaj też całkiem niezły, więc krótko mówiąc, wygrywamy. Freezer XP i świetnie, a nie, to jeszcze Cryogon, ale Boże, liczyć nie umiem. Jeszcze jeden, no dobra, to niedużo. Aura mocno zadziałało, ale nie dość mocno. Nie no, fajnie, 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 tylko że jak ja tutaj chcę wychodzić, to muszę często tak naprawdę leczyć poksy, no bo no niestety tak to wygląda. Ej, ale, no tak, no bo tutaj mamy, a no tak, odznakę, tylko że najpierw ja muszę ją znaleźć, wiecie, tą mel całą. Dobra, dobra, będzie szukania, tu byłem. Tutaj nie byłem, prawda? Wymienił się Elektabuzzem, a więc użyłem Elektralizera. Aha, jako Evolution Stone, no, no rozumiem. A ten miał Magmara z Magmarizerem. Cwane wymiany, widać, że na konsolach grają. Mają pewnie swoje 3DS-y. A i ona mówi, zobaczcie, ta dziewczynka mówi, jak Pokémon ewoluuje. I na przykład zapytajmy się o Raptora. Moonstone, proszę, jakie fajne. To jest dla osób, które wiecie, nie do końca ogarniają, kto jak ewoluuje. Świetna sprawa. Zdecydowanie. Ciekawe, czy tutaj w tym domku ktoś będzie chciał się wymienić. O, czyli mamy Linkstone'a tutaj w tej grze. Dziękuję, słuchajcie, Linkstone służy do ewolucji Pokemonów, które ewoluują przez wymianę, czyli na przykład Hunter w Gengara chociażby. Fajna rzecz, zdecydowanie. Natomiast rozejrzyjmy się, co my tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego. Chcę zobaczyć Happiny, ale ja nie mam żadnej Happiny, na razie ci nie pokażę. Ewolucja jest głupia, mówisz? A, on klika B, kiedy jego Pokémon ma ewoluować, albo Everstone, no tak, to jest wyjściem. Chcę, żebym pokazał mu Pokémona, który nigdy nie ewoluuje. No jakby, no nie mam już takiego, mam takie, które już wyewoluowały maksymalnie. Ale, no, no bo nie mam, to mógłby być na przykład, nie wiem, jakiś Kangaskhan, coś w tym stylu. Ale nie mam, to nie mam. Użył Thunderstone'a na Pikachu. Aha. Surfing on the tail, okej. Okay. Dobra, fajne miejsce. Jest tu parę rzeczy do zrobienia w tym domku, no ale na razie musimy obejść się smakiem. Nic tu nie zrobimy. O, tu jest bol, którym jest lemoniada. Okej. Okay. Niech będzie, niech będzie. Pokemony te uzdrowiłem, tak jest, dobra. No dobra, dobra, dobra. Trzeba się rozglądać. Na razie pójdziemy gdzieś tutaj w okolicy drogi 11. Banan jest, dobra, niech on będzie. Ten będzie miał na pewno wodne poksy, więc powinno w miarę łatwo pójść, nawet łatwiej niż się spodziewałem. Piłki-miłki jest akurat wytrzymałem. Ale do, no. No i ta jego abilitka wredna, no że on ma mało życia. No i lanterny. No na lanternę to tak średnio, szczerze mówiąc. Spróbuj Poison Tail. Nie, no padnie, padnie od Poison Taila. Pięknie. Mamy to. I co teraz jest kolejnym pan tutaj wędkującym. To jak możesz, póki są typowo wodne Pokemony, to nie ma problemu. Świetnie. Natomiast jest jakaś jaskinia. Cliff Cave. Cliff Cave, Cliff Cave, dobra, ale gdzie ja tu mogę przejść? Tu mogę wyjść. Tylko że tutaj jest potrzeba używania strength. Ostatnio Rock Smasha się nauczyłem, ale to coś innego. Czyli tam nie przejdziemy. Okej, okay, no dobra. Tutaj zresztą też. Dobra, Thunderfang, tak jest, ładnie. Exp się zgadza. Z Quagsirem to już może nie. Dobra, wychodzi na to, że za dużo tutaj nie zrobię. Niestety. Dobra, kolejny. Kolejny wędkujący. Luftdisk tym razem. Ładny Thunderfang. I kolejny jest Korpisz. To ja myślę, że Korpi też bez problemu powinien paść. Dokładnie. Banan się sprawdza, ewidentnie. I co my tu mamy? Epidemitown. O proszę. To, że tutaj pada, to tak jakoś specjalnie mnie nie dziwi, szczerze mówiąc. To miasto jest jakieś na razie opustoszałe. To jakieś, dobra, okej. Okay. Ej, co tu się dzieje? Strength. O kurde. Tak, ale muszę mieć Fall Badge, żeby używać go. No dobra, okej, okay. Spróbuję pokonać liderkę, może się udam. On chce być ninja, mówi. Okej. Okay. To dopiero marzenie. O, dzisiaj, dzisiaj jakoś tak przez chwilę przemknęło mi, słuchajcie, przez myśl, że Lickitung, można powiedzieć, że nie ewoluuje przez
w ogóle nie ewoluuje, ale o czwartej genie przecież to zmieniło. No dobra, ale o co chodzi? Aha, że ciężko złapać Likitunga. I o, jak chcesz, to dostanie się Hitmontopa. No dobra, no nie mam niestety. Nie mam ani jednego, ani drugiego. Tutaj jest Zapdos. Okej. Zdecydowanie okej. Coś tu będzie. Nugget. No i to jest super nagroda. Dobra, przyda się. Dobra, słuchajcie, szukamy dalej. Czyli tutaj do Thundercap Mountain są dwa wejścia. Jedno jest Epidemic Town, a drugie jest Antizis City. Okej. Czy tutaj, jak widać, Zapdos gdzieś w okolicy się znajduje, lata. Można go pewnie spotkać. Ludzie go tutaj, jak widać, kojarzą. Pewnie często widzą. I dostajemy Rocky Helmet. Też się przyda. Super. Może być. To rani Pokemona, który akurat, wiecie, zaatakuje naszego Pokemona, ale tak fizycznie, żeby dotknął niespecjalnym ciosem. Dobra, tam jest jeszcze jedna możliwość użycia kata. Okej. Ale nic takiego cennego. O, jest jakieś zadanie. Super. Witaj, dziecko. W ciągu wielu lat mojego życia... zużyłeś, mówisz? Hajs. Zawsze śpi na ławce teraz. Niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Masakra. Fajnie byłoby mieć miejsce, które można by nazwać domem. Okej. No dobra, powiem, że tak. Dobra, słuchajcie. Stary, biedny mężczyzna potrzebuje nowego domu. Przeszukaj Borius w poszukiwaniu takiego miejsca. Masakra, nie wiem, czy znajdziemy, ale no... Okej, będę próbował. No to co, idziemy tutaj. Tak, niebezpieczne miejsce, powiadasz. Dobra. Max Ripple się przydają, no będę jak coś pamiętam, przynajmniej postaram się. I Max Ripple, no... Okej, dobra, dostaję to, co chcę, po prostu świetnie. Świetnie. Dobra, tutaj jeszcze coś będzie ciekawego. Może dodaję jakąś lepszą wędkę? Zaraz się dowiemy. Jest Goodrod, słuchajcie, super. Przyda się, zdecydowanie się przydam. Liczę, że wyłowimy coś jeszcze ciekawego, bardzo ciekawego. Full heal, okej. Tutaj to chyba byłem. Dobra, tu jest część jaskini, w której nie byłem. Na to wychodzi, no ale strengtha nie mogę użyć, więc no niestety. Nie podziałem bez odznaki za bardzo. Szkoda. A szkoda. Dobra, tutaj byłem? Nie, co tu się dzieje? Ostatni strażnik Borius, Aros. Aha, okej. Na drogę numer 9, dobra, bo tutaj to nie wiadomo gdzie iść tak naprawdę. Widzisz ten przedmiot na stole? Master Ball, zaraz, ona chce powiedzieć, że to jest Master Ball. No, nie, no nie wygląda, no chyba, że jest w środku. Okej, jest to rzadki Pokeball, który możesz złapać każdego Pokemona bez faila. Tak, czyli człowiek, który mu to dał, to Aros. Okej. Czy muszę hupę? Okej. Czy ten, który tutaj, wiecie, kontroluje hupę, to strażnik Borius. Jedyny wart tego Pokebola. Nie no, dobrze wiedzieć. Dobra, powiedzmy, że tak. I teraz co? Dobra, dajmy zamiast Raptora obity szuszu. Czekajcie, trzeba by się przyjrzeć temu. A nie, myślałem, że coś. A nie, bo to znaczy. Dobra, myślałem, że tu chodzi o pokazanie kogokolwiek, a ona mówi, że to ma być hupa. Dopiero jak hupę będę miał. Dobra, czyli nie mam niestety. Nie mam niestety hupy, ale jak będę ją miał, to wybiorę się tutaj. No i prawdopodobnie, słuchajcie, prawdopodobnie dostanę Master Balla. Oby tak było. Oby. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast dobra, teraz tak. Tam nie przepłynę na razie. No tak średnio. Średnio. To jest Expressway. Szczerze, bym umiał z tego tak dobrze korzystać, to byłoby super. No tak, ale tutaj to i tak nie poprzesuwam za wiele. Więc niestety, słuchajcie. Ej, dobra, nie tutaj chciałem. Chwila. Dobra, wyszliśmy, no i prawidłowo. Dobra, no to... A właśnie, jeszcze w ogóle przecież miał być ten, wiecie, to zadanie z tą dziewczynką. Ej, mam nadzieję, że nie pominąłem. Nie wiem.
Tutaj nie mam. Niestety. Dobra, bajty dawaj, a nie. Ciosy 95 celności oczywiście ciągle nie trafiają. Dobra, Falshore City. To jest miejsce, które chcieliśmy zobaczyć, tylko że... No właśnie, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie teraz dokładnie. Enjoy backwards battles. No tak, ale to... To nie jest to, czego potrzebuję. Ty też nie. Dobra, dobra, dobra. Gdzie tu szukać? Gdzie tu szukać? Jeszcze jest jedna droga na zachód, jak coś. Też można spróbować. Gdzie jest ten... Ten jeden tutaj budynek, którego tak poszukuję. A nie, bo w ogóle teraz zaczynamy myśleć, słuchajcie, o budynku w innym mieście. Dobra, okej, nie, nieważne. Albo na plażę trzeba iść, w ogóle nie wiem, czy u was też, ale ja tak ciągle odganiam muchę. Muchy denerwujące są, ciągle coś latam. Ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chcę rozgonić to towarzystwo. Punk Kid mówisz? Tak na mnie mówisz? Okej. Aha, że wszedłem tutaj bez żadnej, wiecie, ochrony na... Gang... No, pięciu gości, to takich dziwnych. A, bo to są ci Terror Granbull. Okej, kojarzę ich. Ze słyszenia co prawda, ale jednak. Zatrzymajcie się tutaj, jesteście aresztowani. W imię Falshore City Police. No i ciekawe co zrobią. To gliniarz, o. I się zmyli, dobrze, ale nie wszyscy. Ta, wracajcie tutaj. Tak, będę przepraszał jak wejdę w jego drogę. No nie wydaje mi się. Tak, uciekli, no. Pozwoliłeś im, to ty tutaj pilnujesz prawa. Dobra. Ta nie mają zbyt wielu miejsc, żeby się ukryć. Okej. Czy czekajcie, the Terror Granbull have run away to the Auburn Waterway. Okej, czy muszę pięciu aresztować, czyli wszystkich tak właściwie. Okej. Tutaj nie można nic. Ale możemy iść oczywiście dalej. No, gdzie, wiecie, nogi poniosą. Dobra, co my tu mamy? Quickball, kolejny już. Dobra, szkoda, że nie mogę pływać, bo to były naprawdę dużo dało, coś czuję. Dobra, nie, no naprawdę, to ja chyba tutaj nie podziałam. Dobra, bite, jeszcze raz bite. No, no co jest, co jest? Czemu nie wchodzi tak mocno, jakbym chciał? Pulpit out, okej. Jak coś, to go po prostu pykniemy z... Cross Poison, no. Liczyłem na nieco więcej. Ale tragedii nie mam. Dobra, słuchajcie, mamy to, dobra, to nie koniec. A, możemy potem skakać, okej, cwane. A już się zastanawiałem, czy tam trzeba jakoś surfować, czy coś. I patrzcie, mamy tych gości, którzy uciekli przed policją i teraz musimy ich złapać. Granbull, no czemu mnie to kompletnie dziwi. Dobra, dawaj, Thunderway. O kurde, ale mocny. Dobra, w takim razie... No tak, trzeba jeszcze trafić porządnie, Rock Slide. Iron Head, Dobra, tak sobie myślę, że to jest lepsze od... No podobny w sumie, ale niech będzie zamiast innego tego lodowego ataku. Dobra, pierwszy aresztowany. Dobra robota, Judy. Świetnie, zostało tylko czterech, to już naprawdę, słuchajcie, niedużo. A przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie to trwało nie wiadomo ile. Oby. Ej, a ty nie walczysz ze mną, co to ma być? Onyx, dobra. No mocne ciosy to podstawa. Drillbur. Okej, świetnie. Może dajmy, niech wleci Cerberek. Dobra, jeszcze przeżył. Ała. Dobra, żyjemy. No tak, ale zapomniałem, że jeszcze działa przecież deszcz, który też niestety, słuchajcie, dość mocno nas tutaj ogranicza. No ale cóż, a może zmienimy, o, na akrobata. No genialne posunięcie, nic mi nie zrobi. Okej. No dobra, w takim razie Wing Attack powinien wystarczyć i wystarcza. Dobra, Saronem też sobie z chęcią powalczy. Okej. Teraz tak. Dobra, Raptor niech będzie, niech walnie za Double Kicka, to będzie świetne na niego. No, teraz taki jeden z moich kluczowych jednak, jakby nie patrzeć, kluczowych boksów. Natomiast dobra, słuchajcie, no trzeba, zdecydowanie trzeba użyć
Revive'a, po prostu revive'a na trzech Pokemonach. I teraz tak, mogę jeszcze tutaj co nieco sobie... Mogę czy nie mogę? Poleczyć. Nie no, aż tak to chyba nie było. Przynajmniej tak mi się wydaje, w ogóle mamy jedno Rare Candy. No nie za dużo, ale no musi wystarczyć. Taka prawda. Dobra, super potion, tego szukałem. No i proszę bardzo, wszystko się wyrównało. Dobra. O, no w sumie, słuchajcie, warto, że tu wszedłem. Jest gumi, kurczę, dobry poks. Ej, no może złapiemy, może złapiemy. Jakby się udało, to tak całkiem dobrze. Aj, nie ma tak, okej. Dobra, jest. Dobra, Water's Edge Pokémon. Ciekawa nazwa. No i teraz tylko jak my go, słuchajcie, tutaj ochrzcimy. To jest dobre pytanie, no bo to jest taki trochę ślimak, szczerze mówiąc. No niby smok, ale dla mnie taki trochę ślimakowaty, dlatego nazwę go ślimak. A, tylko muszę dobrze nauczyć się pisać. Dobra. Gdzie to M? Dobra. Poszedł tutaj, zaraz zobaczymy, co tu jeszcze może być. Jest Lota, no to też tragedii nie ma. Jest Tympul. Wybaczcie za chwilę przerwy, już jestem z powrotem. Natomiast słuchajcie. Tutaj będzie chyba jeszcze co nieco, żeby się rozejrzeć. No bo tak, jak jestem tutaj na drodze numer 10, co nie? To tutaj jeszcze w tych okolicach nie byłem, dokładnie. Dumbrock, oj, przyda się. On tak jakby wydłużał bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, działanie, wiecie, tych wszystkich efektów, na przykład, znaczy dump, chyba przynajmniej deszczu, przynajmniej tyle. Auburn Waterway. Dobra, to jest tyle rzeczy, które mogę jeszcze zwiedzić, zanim, wiecie, w ogóle będę myślał o walce o odznakę, więc nie tak źle. Dobra, jest gumi. O, dobra, tutaj co nieco mamy. Max Ripple, okej, dobra. Tutaj nic więcej nie mamy. Tutaj jest Tympul. To Tympule to w sumie fajne Pokémony. Ta najwyższa forma ma, nawet wiecie, możliwość tutaj całkiem sporo zrobić. Tam są jeszcze jacyś przeciwnicy. Masakra, tutaj ten las jest jakiś w ogóle taki, że sporo wszystkiego. Firestone. Przyda się, zdecydowanie. No ale dobra. Ja bym się tutaj... O, Spearow nawet. Ja to bym się tutaj bardzo dokładnie rozglądał, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. I Deerling. Jego nie chcę. Tu mogę jakoś fajnie sobie przejść. Tam jest jakiś typek. Masakra. A tu coś jest? W ogóle nie. Przynajmniej tutaj nic nie widzę. Dobra, idziemy więc tu. Przeskakujemy. I kim ty jest? A, to jest jeden z tych, co uciekli. No proszę, słuchajcie. Dobra, drugi już. Ej, zaraz rozbijemy cały ten team Granbulla. Zobaczycie, uda się. No i wszyscy mają Granbulle. Kto by się spodziewał? Thunderfang dużo nie bierze. Natomiast na niego dobre byłyby ciosy stalowe, więc proszę o Iron Heada, o jak ładnie. Dobra, leży. Słuchajcie, tylko czekać, aż przybędzie tutaj policja. No właśnie, i co, przybywają? Przybywają, dokładnie, dobra, mamy go. Aresztowany. Dobra robota. Tylko trzech zostało, masakra, słuchajcie, policja jedynie co robi, to po prostu chodzi i aresztuje gości, których złapałem. Za dużo to oni tutaj nie są potrzebni. Oj, jest kolejny. Ej, dobra, jest kolejny, ale może sobie dajmy Cerbera i nawalajmy jakimiś specjalnymi ciosami. Chociaż nie, deszcz pada. Kurde, zapomniałem, że deszcz pada. No, to tak średnio w sumie. Dobra, to zmienimy. W sumie trujące ciosy też dobre, więc proszę o cross poison, ale to było szybkie. Dobra, mamy to. Ej, dobra, i patrzcie, już pan policjant tylko chodzi i aresztuje jednego i drugiego. Tak, dobra, robota, jeszcze tylko dwóch. No i wam się w ogóle nie chce nikogo aresztować, prawda? Że tak mnie wysyłacie. Dobra, tutaj jest sporo wszystkiego. Mamy Yellowsha, dobra, mamy kolejnego, słuchajcie. Już go widzę, znaczy widzę, ale widzę, że przejść tam to tak nie za bardzo. Ale dobra, wiemy już mniej więcej, gdzie jest, więc znajdziemy dróżkę dokładnie. Dobra, come on, ziomek, come on. Dalej pada, natomiast dajmy Raptora w tym momencie. No i on też przecież, o, jeszcze zatruł, cudownie. Dajmy Poison Taila, dobrze idzie i raz jeszcze. No i widzicie, wszystko zgodnie z planem. Kolejny złapany, czy już tylko brakuje tak naprawdę tego szefa. Tak, only their leader. Tak jest. Przegrupujmy się na drodze numer 10.
Okej, okay, czyli muszę dostać się na drogę numer 10, masakra, łażenia a łażenia. Ale mam nadzieję, że za to zadanie, wiecie, w końcu pomagam stróżom prawa, dostanę jakąś fajną nagrodę. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, teraz tak, żeby tutaj się nie pogubić. Dobra, na południe jest droga numer 10, no tak, tu jest droga dyszeczka, dobra. Okej, okay, teraz co dalej, co dalej? Teraz właśnie, gdzie tu się najlepiej kierować? Masakra, tutaj jest za dużo tych obszarów. Czasami to człowiek naprawdę może się tutaj nieźle pogubić. To były te głazy, ale dobra, na razie. Na razie nie, no chciałbym rozbić ten gang już tak całkowicie. No ale to jest miasto. To gdzie ja mam się przegrupować w takim razie? A może trzeba przejść po prostu przez te głazy? Dobra, zaraz zobaczymy. Może tutaj, no w końcu tutaj też jest ta dróżka. Dobra, tam nie przejdziemy. Tu Rock Smasha nie mamy. Gdzie może być? Tutaj też do tego nie zagadam. No szkoda, szkoda. O, mamy TM, którym jest Full Swipe. Ej, świetny TM do łapania. No od razu będzie lepiej. Super, nada się, zdecydowanie nada się. Dobra, crunch, ej, złapię go. Chociaż wolałbym złapać niższą formę, ale a co tam? Złapiemy, słuchajcie, Linuna. Dokładnie. Nazwę cię. Nie, nie, może nazwę go Belly. Niektórzy zastanawiają, dlaczego Belly. Pewnie nie będą do końca wiedzieć dlaczego, ale ja od razu wam powiem, że tu chodzi o to, o taktykę pod tego Pokemona. O, to jest dobra podpowiedź. O, jest pan policjant, dobra. Ej, ale wiecie co, to może się jednak podleczmy, bo czuję, że tutaj może być jakaś gruba akcja czy coś. Więc lepiej być gotowym. Tu jesteś, Judy. Tak, czterech znalezionych. No ale gdzie jest liderem? Czy wrócił do Antis City? No. Okej. Nie, zobaczcie, przyszedł tutaj się z nami rozprawić, masakra. Zatrzymaj się tutaj, ty kryminalisto. Tak, trafisz do więzienia i tyle. Co? Że nie jestem taki zły, skoro byłem w stanie pokonać twoich ludzi? No widzisz. No tak, czyli on będzie walczył, słuchajcie, nie da mi zgrywać tutaj bohatera. No, zobaczymy, czy ten typ może coś zrobić, masakra, ale masz brzuch. Dobra, zaczyna ciekawie, Ariados, natomiast u mnie też ciekawie, no tylko szkoda, że pada deszcz. Dobra, zobaczymy, nie, no zobaczcie jak bardzo, ojoj, bardzo jest niestety zmniejszona siła ognia, bijmy więc scrunchem. To może być znacznie lepsze, no jest lepsze, jeszcze zmniejszyliśmy mu obronę, on używa Leech Fanga. Leech Fang? Takiś nowy fang. Okej, okay, nowy i dobry, o cholera. Dobra, no nic, to będzie ciężka batalia. Sucker Punch, wow, po Swordensie robi swoje. Dobra, Aria do zleży, dziękuję. Probopas, ojejku, ojejku, przydałby się ktoś, kto ma wodny atak, ale oczywiście nie mam. Dobra, Steel, wchodzisz tym. A no tak, tylko że on przecież on ma też. A, super. On ma też typ stalowy. Zapomniałem, że już nie ma tego kamiennego typu. Discharge. Ała, jeszcze cios krytyczny. Super, po prostu super. Jeszcze raz Discharge, no świetnie. Ile zabierze? 25 HP? 35, dużo. A jakbym się tak jakoś szybko, słuchajcie. Ej, mam w końcu mam te. Mamu Milk. One leczyły całkiem sporo. Dobra, skorzystamy z ich pomocy. Być może teraz się uda jakoś to jeszcze ogarnąć. Tylko żeby paraliż nie wszedł. Dobra, nie wszedł. Brawo, propos załatwione. Dobra, kto kolejny? Crowdant. Ciekawie, banan. Zapraszamy. Thunderfang. Całkiem dobre. Knock off też będzie mocne, ale nie mieliśmy przedmiotu. Serio? Dobra, to było mocne, niestety. Ajajaj. Raptor, prosimy o Poison Tail. Jest jeszcze przy to najważniejsze. Mało. Ale zatruliśmy go. No i Aqua Jet nas zabija. Masakra, jaki ten cios priority ma moc. Dobra, został ostatni Pokémon, no i chyba nie ma co się zastanawiać, kto to będzie. To musi być, słuchajcie, Granbull. Dokładnie, 39 level. Oj nie, oj nie, masakra. Ej, dobra, jest, powiem tak, Houston, mamy duży problem. Manbat, musisz być szybszy, jesteś szybszy. Błagam, niech to będzie kryt. Cholera, nie wystarczyło. Ej, ale... Dobra, dobra, wygrywamy to chyba. Wszystko pytanie, czy mam revive'a. Dobra, mam revive'a, słuchajcie, czyli chyba to ugramy. Manbat, leczymy cię. W tym momencie, no, no już nie zdążę. No, gdybym nim bił, to może by się też udało. No ale dobra, Manbat, słuchajcie, wchodzi i atakuje z Cross Poison. Więc powinniśmy mimo wszystko to wygrać. No inaczej być nie możemy.
Terror Granbull pokonany, słuchajcie, cały gang Granbulli zatwiony. Który to już gang, który rozwalam w tej grze? dobra. Świeży start mówisz? Aha, kolejny raz pamiętaj o konfiskacie rowera. Naprawdę, uciek, dałeś mu uciec, gliniarzu? No nie, no nie. Tak, czyli on poinformuje radiem jego kolegów z Seaport City, żeby tak, zablokuj port, nie daj mu uciec i ciekawe co dostanę w nagrodę. Smart Strike, no niby fajnie, ale liczę na coś jeszcze lepszego. No ale no dobra, no nic. Mission complete, szósta misja kompleta, no coraz lepiej, słuchajcie, coraz lepiej, ale... Ale ewidentnie musimy... No trochę pochodziliśmy, słuchajcie, byliśmy w tym mieście tylko po to, żeby ponownie wrócić do tego miasta, jak widzicie. Ale to wszystko ma sens, bowiem... no właśnie, bowiem, tamta mieszka gdzieś na wyspie i czy ja teraz mogę... Właśnie, jak się dostać na tą wyspę w ogóle? To jest tyle pytań, na które ja nie znam jeszcze odpowiedzi, niestety. A ja z tobą walczyłem, gadałem. Nie, jak widać nie. Słaby start, jak na wodne Pokemony. Tutaj Cerber to raczej średni pomysł, chociaż jak ma iść, to dobrze, banan, potrzebujemy cię. O, no, ale cwaniak. Dobra, dawaj bajta, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra, super, idzie dobrze, no, nie no, leczy się coś tam, ale nie na długo. Whiskasz, nie mamy niestety nic roślinnego, dlatego może dajmy po prostu manbata i przywalmy z cross poisona, jest zatrucie, cudownie. Jeszcze jeden atak, nieźle, nieźle. I na Sharpie dodajmy, słuchajcie, z powrotem banana, tym razem nie będzie żadnej zmiany, cwaniaczku, haha, dokładnie. Jest wygrana. I uczy się discharge, no to w sumie... W sumie zamiast tego Thunder Wave'a i tak nie używam za często z tego. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Przeciwnik załatwiony. No, trochę pochodziliśmy, trochę pozwiedzaliśmy, ale jak widzicie, wciąż jest dużo do odkrycia, dużo do sprawdzenia. No i muszę dostać się jakoś do tej liderki. No i to jest dobre pytanie. Jak? Ale będziemy szukać i liczę, że znajdziemy. Ale cieszę się, że dzisiaj wykonałem to zadanie z tym złowrogim, granbulowym teamem. Jeszcze muszę znaleźć to dziecko, które gdzieś tutaj, słuchajcie, jest prawdopodobnie w tym mieście. Prawdopodobnie. Bo go na razie nie spotkałem, ale będę szukał i liczę, że znajdę. Tak więc to tyle na dziś, moi drodzy. Lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie o dzwoneczku. Ale to tyle na dziś, tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!